Tour de Konstytucja jest to ogólnopolska akcja, w ramach której po całym kraju jeździ specjalnie oznakowany bus, przewożący zwój Konstytucji, plakaty, ulotki, flagi oraz inne materiały reklamowe. Akcja ma na celu propagowanie wiedzy na temat ustawy zasadniczej oraz wynikających z niej praw, wartości i wolności obywatelskich. Konstytucja. W akcji zapraszają sędziowie, prawnicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, jak i ludzie związani z kulturą, m.in. Dorota Stalińska, Jerzy Radziwiłłowicz, Olgierd Łukaszewicz czy Krystyna Janda. Szanowni Państwo, wszyscy ci z Państwa, którym leży na sercu Polska otwarta, praworządna, demokratyczna, zachęcam do udziału w programie Tour de Konstytucja. Do uczestnictwa w nim. To bardzo ważny dla nas program. Wszystkie szczegóły na stronie www.tourdekonstytucja.pl. Serdecznie Państwa pozdrawiam, Krystyna Janda. Wszystkiego dobrego. Patronat nad wydarzeniem objął Rzecznik Praw Obywatelskich, doktor habilitowany Adam Bodnar. Jest to projekt, który ma szansę na to, aby stać się myślą przewodnią dla tych wszystkich, którzy cenią wartości praworządności, poszanowania praw człowieka oraz demokracji. Udzieliłem temu projektowi honorowego patronatu. Chcę się także osobiście zaangażować w jego realizację na poszczególnych etapach, począwszy od Radomia. Bardzo się cieszę, że przy okazji właśnie tej konstytucji objeżdżającej całą Polskę będę mógł się spotykać z obywatelami Rzeczypospolitej, z tymi wszystkimi, którym zależy na poważnej dyskusji o tym, jakie znaczenie ma konstytucja dla naszego życia społecznego.